Mariusz Maksymiuk, Radio BiPer, dzisiaj w gminie Janów Podlaski, Gminny Ośrodek Kultury Wienowej Janowie Podlaskim, ze mną dyrektor tej instytucji pani Renata Kaczmarek. Dzień dobry pani dyrektor. Przy okazji wszystkiego dobrego, wszystkiego dobrego w nowym roku, a ten rok zapowiada się w kulturze janowskiej szczególnie. Dzień dobry, dziękuję bardzo za życzenia i również składam wszystkim życzenia wszystkiego najlepszego, zdrowia, pomyślności, i uśmiechu na co dzień. Rok 2024 w Janowskiej Kulturze będzie rokiem nowych otwarć, nowych form pracy. Jedną z takich form będzie rozszerzenie działalności wystawienniczej. Ośrodek Kultury od kilku lat tą działalność sukcesywnie rozszerza, organizując wernisarze, wystawy zarówno malarstwa, fotografii, jak i wystawy rękodzielnicze czy też kolekcjonariusze. Chcemy stworzyć nie tylko miejsce, w którym będą wystawy czasowe, ale również będzie funkcjonowała wystawa stała. W tym celu zapraszamy wszystkich Państwa do współpracy z nami, bo na pewno Państwo w swoich domostwach znajdujecie takie perełki, eksponaty strug, eksponaty jak struk stolarski, czy piękne makatki macie po swoich przodkach. I tak naprawdę do końca Państwo nie wiedzą, co z tym zrobić, bo zdajecie sobie Państwo z wartości etnograficznej tych przedmiotów i nie chcecie ich po prostu wyrzucić. Natomiast one gdzieś zalegają w szafach, nie są udostępniane, nie są pokazywane. Chcemy wyjść do Państwa z inicjatywą i jednocześnie zachować od zapomnienia nasze tradycje, nasze wzory, które się ukazują, zarówno w strojach, jak i w wystroju wnętrz. Czy też chcielibyśmy, żeby Państwo przekazali nam Dokumenty dotyczące naszej, naszej gminy, Janowa Podlaskiego, gdzieś może znajduje się jakiś, jakiś spis inwentarza z XIX wieku, na przykład, bo ktoś gdzieś to przechowuje, czy też fotografie. Są to eksponaty bardzo wartościowe, my zdajemy sobie z tego sprawę i chcielibyśmy z tych eksponatów przekazanych przez Państwa stworzyć kolekcję. Która będzie udostępniona przez cały rok jako wystawa stała w naszym Ośrodku Kultury i jako taki element, element wystawienniczy naszej działalności statutowej. Proszę Państwa, ja zdaję sobie sprawę z tego, że proszę o bardzo, o bardzo wiele. Chcielibyśmy, aby Państwo nam przekazywali te eksponaty na zasadzie darowizny. To. Prośba skierowana zarówno do mieszkańców naszej gminy, jak i do, do innych osób, które nas odwiedzają, ale może są w posiadaniu, w posiadaniu takich właśnie perełek. Celem tego jest przede wszystkim zachowanie od zapomnienia naszej tradycji i, i naszej historii i stworzenie miejsca, w którym te eksponaty będą czuły się bezpiecznie, ponieważ my zabezpieczymy je. To znaczy, że każdy eksponat, który Państwo nam darujecie, przede wszystkim będzie, będzie on nas odebrany na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Więc stworzymy tutaj całą procedurę, całą dokumentację. Poza tym każda inna rzecz będzie zapisana w księdze inwentarzowej i stanie się ona niejako majątkiem Środka Kultury, czyli majątkiem publicznym. To nie zniknie. Bez względu na, na to, co się będzie działo dookoła nas, będą to już rzeczy zabezpieczone. Poza tym chcielibyśmy też w ekspozy na ekspozycji przy takich, przy takich darowiznach zamieścić opis. I tutaj od Państwa będzie zależało, czy będzie to odpis imienny. To znaczy, że załóżmy, makatę podarował mieszkaniec Gminy Janów Podlaskich, miejscowości Janów Podlaskich, miejscowości Nowy Pawłów. I imię, nazwisko, na przykład Jan Kowalski, czy też e, będzie to tylko informacja, że podarował ją mieszkaniec naszej gminy. Wiąże się to oczywiście z e, przepisami doty, dotyczącymi RODO i taką informację też Państwo od nas otrzymają i również e, muszą Państwo wyrazić zgodę e, na e, odpowiednią, Formę. Także z naszej strony będzie to wszystko przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi nas, nas przepisami. Chcielibyśmy bardzo, bardzo, żeby, żeby ten projekt był zrealizowany. Dlatego zachęcamy Państwa do przejrzenia swoich, swoich szaf, domostw, strychów. Piwnic, być może tam się znajduje. Każdy z nas może sobie pomyśleć, że no cóż, ja takiego mam. Ale może właśnie jest sierp po babci. Może jest kołowrotek. A może ktoś z Państwa ma warsztat tkacki który chciałby, chciałby nam przekazać, a my stworzymy z tego przepiękną ekspozycję, ponieważ obserwując tutaj naszą młodzież, dzieci, i, i zadając im pytania, czy wy wiecie, co to jest wrzeciono, czy wy wiecie, co to jest struk stolarski, nie dostajemy odpowiedzi. Więc miłoby było, gdyby te nasze dzieci takie właśnie rzeczy Mogły zobaczyć na żywo. Takie izby regionalne, ekspozycje etnograficzne, znajdują się w większości ośrodków kultury w całej Polsce. Więc myślę, że fajnie by było, aby w Janowie Podlaskim takie miejsce powstało, w którym ochronimy to, co dla nas najważniejsze, czyli naszą przeszłość, naszą historię. Czy jest możliwość, jeśli zgłoszą się mieszkańcy. Przyjaciele gminy Janów Podlaski i przyjaciele Goku Janowskiego powiedzą, że mamy zdjęcia, mamy dokumenty, no ale nie bardzo chcielibyśmy się ich pozbyć. Być może jest możliwość jakiegoś zeskanowania, ucyfrowienia tego. Tak, oczywiście przewidujemy taką sytuację, że są to rzeczy bardzo cenne i związane z nimi, z nimi po prostu emocje i rodzina, tak, rodzina nie będzie chciała się pozbyć takiego dokumentu. Jak najbardziej istnieje forma przekazania elektronicznego, więc tutaj możemy zeskanować, zrobić wersję elektroniczną i ewentualnie wydruk, będzie on. No Troszeczkę mniej wartościowy, na pewno, ale będzie na pewno jakimś śladem pozostawionym naszym przyszłym pokoleniom. I jeszcze miejsce tego całego nowego, tej całej nowej instytucji, nowego elementu gokowskiej kultury, gdzie jest przewidziane to miejsce na taką izbę pamięci, salę pamięci, salę tradycji. Fizycznie sala takiej pamięci właśnie będzie znajdowała się w budynku gminnego ośrodka kultury, przeznaczymy na to jedną salę. Natomiast w przyszłości mam nadzieję, że będzie tych, tych sal więcej. Być może zmieni się troszeczkę kubatura naszych pomieszczeń, ale właśnie tutaj przy tej lokalizacji przy ulicy 1 maja 13 wianowie podlaski. Thank you